Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wszyscy rozmawiają o przemówieniu sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, także chyba nie będę mówił. No, wygląda na to, że Ameryka zmienia się w Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich, no ale zmieni się w 2022, zmieni się w 2024, jeszcze bardziej się zmieni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, na trochę gastronomicznie porozmawiamy. Teraz jedzenie, szczególnie jedzenie mięsa jest kontrowersyjne. No, komuniści, wegetarianie, wszyscy ci weganie, wszyscy lewacy, nie pracujący ciężko, zawsze w młodym wieku już w okularach, nienawidzą mięsa. Nienawidzą mięsa, kochają środowisko, no i te środowisko chcą. 100 milionów lat mamy te środowisko, 100 tysięcy lat ludzie już żyją, ostatnie 2000 lat jakoś troszeczkę lepiej, no ale chcą zlikwidować mięso. No i część zagadnienia to jest nawet tak, śmieszne to jest tak, Epikurian, no to jest właśnie taki magazyn gastronomiczny, oni powiedzieli, że przestaną publikować przepisy na jedzenie jest wieprzowina, wołowina, że przestaną produkować przepisy na dania z wołowiny. Dlaczego z wołowiny? No bo wołowina jest najbardziej taka energochłonna, najwięcej trzeba poświęcić, czy dać wody, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. No wegetarianie, no to mówią, że trzeba jeść marchewkę i inne fasolki i strać 7 razy dziennie. No nikt nie rozmawia o tym, że ktoś, kto je mięso i steki, no to idzie do ubikacji raz dziennie, a wegetarianie, którzy nie jedzą mięsa, no to siedzą w tym kiblu 4, 5, 6 razy. Także też warte przypomnienia, no i nie ma się co wstydzić, tak? Nie ma się co wstydzić, nieustanne stranie w kiblu to nie jest najlepsze, nawet nie jest dla kiszki stolcowej. Ale taka sprawa jest na przykład jak amerykańskie te chicken wings, no to są skrzydełka z jakiegoś powodu. Kiedyś skrzydełka, no to były najmniej popularne, nie wiedzieli co robić z tymi skrzydełkami, no ale później te skrzydełka przez ostatnie 30-40 lat zrobiły się tak popularne, że po prostu ludzie lubią je obgryzać. No to była taka zakąska. To była taka zakąska w barach, w restauracjach na taką przystawkę. Nie na obiad, no bo to za dużo roboty, ale na przystawkę do piwa, do wina. Jak bary sportowe są popularne, no to te chicken wings. I to było tanie jak barszcz. Dużo nie zajmowało, tylko przyprawiali na ostro. No a teraz się okazało, że to jest jedna z najbardziej w swojej wadze to jest najbardziej sprzedawana. W restauracjach właściciele zaczynają już płacić za same skrzydełka około 3 dolarów za funt. No to jest tak powiedzmy 6-6,5 dolara za kilogram. Dlaczego jest takie zapotrzebowanie? No przez panikę 19, przez tą pandemię 19. Ludzie kupują na zamówienie, nie chce im się samemu gotować. No i to trochę uspokaja ludzi, takie jest jedzenie uspokajające, komfortowe. No i w 2020 roku spożycie bardzo, bardzo wzrosło. Jest w Ameryce coś takiego jak National Chicken Council, czyli Narodowa Rada Kurczaków, no ale to dotyczy hodowców kur. Do tego jeszcze dochodzą, kiedy najwięcej jest spożycie, to jest ten Super Bowl Sunday, czyli to jest ten amerykański niedziela, kiedy są te mistrzostwa futbolu amerykańskiego. W Teksasie też co się stało, to stało, no były te zimowe sztormy i tak dalej. Także prawo popytu i podaży spowodowało to, że nie ma tak dużo, że popyt jest, a podaży takiej dużej nie ma. Ogólnie rzecz biorąc z kurczakami to jest taki problem, że to mówił między innymi, jest taki magazyn
magazyn Drobiu, no jeden z tych edytorów, no to właśnie powiedział, że jest takie pytanie, jeżeli ludzie kupią wiaderko 20 skrzydełek, no co się robi z tymi 10 kurczakami? No i odpowiedź na to jest dosyć ciekawa, no bo te 10 kurczaków bez skrzydełek, no to one trafiają na cały świat. Amerykanie wpierniczają te skrzydełka jak dzicy, no ale to tak samo to jest ciekawe, że lobstery w Ameryce 150 lat temu, no to były homary, po polsce to się, w polsku co się mówi homary, no to lobstery, homary, no to jedli najbiedniejsi, no bo to było jednak, to takie wielkie raki z morza, no a teraz to się stało się jedzenie ekskluzywne i bardzo drogie, no i tak samo z tymi kurczakami. Skrzydełka to było coś najtańsze do przekąski, teraz przeskoczyło na duże zapotrzebowanie. Europejczycy bardziej wolą piersi kurczaka. Chińczycy dla odmiany obgryzają nóżki kurczaka, te łapki kurczaka, także jeżeli będziecie kiedyś w Chinach, no to tam są takie małe dziury w ścianie i czy na ulicach sprzedają te smażone, prażone nóżki. No to jest ciekawe do obgryzania. Jak byłem, no to właśnie to tam za parę groszy można kupić szyjki kurczaka do obgryzania. Też Amerykanie wysyłają Chińczykom nóżki, no bo tam jednak to idzie. Ruscy wolą ciemne mięso. W Indiach, no to jest drugi co do liczebności kraj, to oni dla odmiany wolą nóżki. Także to wszystko gdzieś jakoś tam znajduje ujście. Amerykanie sami jedzą tylko 60% tego ciemnego mięsa wyhodowanego w Ameryce. No, a reszta jest wysyłana na cały świat. 60% nie jest w Ameryce Południowej, czy Północnej, czy Środkowej. Także to jest duże zapotrzebowanie. No i teraz środowiskowi atakują, że to jest potrzebna ta przesyłka, że to wszystko weganie chcą to też zlikwidować, bo mówią, że to produkuje właśnie węgiel, że dwutlenek węgla i tak dalej, zużywa bardzo dużo energii. No i niszczy środowisko. Większość tych zielonych właśnie walczy o to, że to jest środowisko, no i że to trzeba jednak pilnować tego. No i żeby jednak była neutralność karbonowa, czyli ta węglowa dwutlenku węgla, no i coś trzeba z tym zrobić. Ameryka, ciekawe jest, że Ameryka eksportuje mrożonego drobiu za prawie 3 miliardy dolarów, no ale na głowę bije Amerykę Brazylia. Brazylia eksportuje za ponad 6 miliardów dolarów mrożonych kurczaków, także jest ponad dwa razy więcej. Kto to kupuje? No Chiny kupują, oni kupują za 2 miliardy dolarów rocznie, Arabia Saudyjska kupuje za ponad miliard dolarów, także jest zapotrzebowanie na to. Wysyłka tych kurczaków, no to wszystko jest mrożone, no to musi być to wysyłane w kontenerach. Z reguły jedzenie jest wysyłane przez samolotami, no ale takie wielkie ilości, no to jest wysyłane statkami. No i teraz środowiskowcy atakują, mówią, że 3% dwutlenku węgla właśnie pochodzi z tych przesyłek, tych wszystkich statków jeżdżących, czyli też mniej więcej tyle samo, co tworzą Niemcy. No to jest dużo i nie jest dużo. Rozwiązaniem jest takie, że po prostu trzeba produkować lokalnie. To jest ciekawe, że kurczaki mrożone amerykańskie są tańsze i po takiej wielkiej wysyłce, przesyłce i transporcie.
środowiskowcy oskarżają właśnie, że strasznie dużo wody się zużywa, no i że też wody zabraknie. No wody to nie zabraknie, bo wody na Ziemi jest od 100 milionów lat tyle samo, tylko w różnych miejscach. Milion lat temu Afryka to była jedna wielka dżungla, która miała dinozaury. Do tej pory to wszystko, ta dżungla to się przemieniła w ropę i tą ropę się pompuje i pompuje, a teraz jest tam Sahara. Niektóre kraje miały wody, niektóre nie mają. No te zapotrzebowanie na amerykańskie kury i kurczaki jest tak wielkie, że no ciężko im nadążyć. W Ameryce jest spożywane 8 miliardów kurczaków co roku. No i mówią, że one produkują 90 milionów ton tego nawozu. No ale nawóz no to w sumie jest, no oskarżają, że jest toksyczny, no ale jednak on z powrotem wraca do ziemi, no i jest nawożony, jest używany do uprawy, no część tam ucieka do wody, no ale to wszystko w zasadzie, no to jest po to, żeby ludzie mogli żyć, środowiskowcy jednak chcą to usunąć. Problem środowiska również jest ciekawe, że tłumaczą, że kurczaki niszczą zwierzynę w środowisku naturalnym. No ale w środowisku naturalnym to jest można powiedzieć, to jest atak na normalnych, bo dzikie zwierzęta, na przykład w Idaho, w Boys, Idaho, mają problemy z wilkami. Znaczy w Idaho samym, nie w Boys. Boys no to jest stolica. I izba, i kongres, czy sejm, czy parlament, ten lokalny stanowy z Idaho, zrobił coś takiego, że pozwolił prywatnym kontraktorom na zabijanie wilków, no bo wilki w zasadzie łażą po tym Idaho, no i chcą zlikwidować populację 90%. 90%, czyli 1/10 wilków chcą zostawić. No to jest to samo, co komunista Biden powiedział, że chce zredukować spożycie mięsa w Ameryce o 90%, czyli komuniści chcą, żeby mięso było spożywane w 1/10 tego, co do tej pory. W Idaho no, prawodawcy przegłosowali 58-11, czyli tam jest niecałe 70 polityków na ten stan w Idaho, także to jest, też możecie wiedzieć, bo tak się zastanawiacie, ten kongres, tak, kongres amerykański, no to ma 100 senatorów, po dwóch z każdego stanu, między innymi dwóch z Idaho, no i ma 435 reprezentantów, no ale sam stan w Idaho, no to ma 58 którzy głosowali za tym wybijaniem, no i 11, którzy głosowali przeciwko wybijaniu. Cała ta ustawa została przeprowadzona w takim trybie ekspresowym, no i pozwalają im używać sprzętu do obserwacji w nocy, pozwalają im jeździć na tych snowmobiles, czyli te skuterki śniegowe, pozwalają im też polować z tymi czterokołowymi malutkimi samochodzikami, no każdą dostępną metodą. Chodzi o to, żeby zredukować, bo ta watacha wilków, czy watachy wilków, no to jest na dzień dzisiejszy to jest 1500, a chcą to zredukować do 150. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy że te wilki po prostu niszczą te stada watahi wilków, niszczą hordy jeleni, atakują łosie, no ale najbardziej to atakują hodowców zwierząt, hodowcy, którzy mają krowy, hodowcy, którzy mają owce i barany, no to po prostu te wilki zagryzają te zwierzęta, to są setki tysięcy dolarów, to są miliony dolarów stracone.
wegetarianie i cała ta opozycja, no to właśnie mówi, że w 2002 roku to był taka ustawa łącznie z rządem federalnym, no i to taki miał być plan kontroli tych wilków, żeby lokalny departament w Idaho, Fish and Wildlife Service, czyli departament dotyczący ryb i dzikich zwierząt, no to można powiedzieć odpowiedzialny za te sprawy rekreacyjne, miał tego pilnować, no i pilnuje, ale co się stało? Na początku to oni powiedzieli, że ma być, cała ta agencja powiedziała, że musi być co najmniej 150 wilków w 15 watahach, no a później one się tak rozrosły, że doszło ze 150 na 1500, no i teraz muszą powoli już zaczynać zabijać. Część gamoni zaczyna się obawiać, że zostanie wybite do 100 wilków, no i wtedy będzie znowu potraktowany jako zwierzęta zagrożone. No, ci socjaliści, wszyscy ci środowiskowcy wymyślają najróżniejsze rzeczy, no też oskarżają, że bardzo dużo pieniędzy podatnika na to pójdzie, żeby kontraktorzy to robili. Cały ten departament do tej pory dostawał 100 tysięcy na kontrolę, teraz ma dostawać 300 tysięcy. W sumie to tam też, co powinni zrobić, co powinni pozwolić myśliwym z całych Stanów, bo 500 wilków było zastrzelonych w zeszłym roku, 500 wilków rok temu, także w pewnym momencie, no to tam było 2-3 tysiące tych wilków, także że tam kontroli, no to już żadnej nie było, to pokazuje, że to było po prostu brak kontroli, no ale tak to jest, jak po prostu się to wszystko rząd się do czegoś weźmie, no to ta cała populacja po prostu wymyka się spod kontroli. Także od 2002 roku, kiedy rząd federalny nakazał im to, żeby coś zrobili, no to Idaho zrobiło, no ale nigdy nie pilnowało tych 10 watach 150. Na pensje były płacone, tam budżety były płacone. Także to właśnie tak się będzie działo. To tak się będzie działo z socjalizmem Bidena, także cokolwiek Biden wczoraj opowiadał, no to takie są rezultaty, po prostu stwarzać miejsca pracy bez efektów. Komuniści no to zawsze znajdują problem albo produkują problem, no i nigdy tego problemu nie rozwiązują. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pozdrowienia dla konserwatystów. Patrzcie się, co się dzieje. Pilnujcie tych skrzydełek kurzych, bo to też Biden zamierza je zlikwidować. Patrzcie się na tą populację wilków, jeżeli mieszkacie w Idaho. Biden chciałby, żeby te wilki po prostu zagryzały wszystkie te krowy i byki, no bo to jest w ramach środowiska. Środowisko jest najważniejsze. Cały ten idiotyzm, cała ta cena benzyny na stacjach benzynowych, no to jest to, co nadchodzi. No, Wenezueli chyba nie będzie 2022. Wybierzemy normalnych, 2024 wybierzemy również normalnych. Przekaz dla socjalistów, patrzcie się na swoje skrzydełka. Jeżeli jecie, jeżeli jesteście wegetarianami, a w większości przypuszczam, że jesteście, no nie wiem, czy to jest dobre dla waszego zdrowia. Sprawdźcie sobie, jakie macie zawartość żelaza we krwi. Jeżeli jesteście bladzi, no to jesteście troszeczkę macie anemię, nie macie żelaza wystarczająco. Ta jednak czerwona twarz pokazuje, że żelazo tam jest. Blada twarz nie za bardzo. Zdrowia dla normalnych.